Tarczyca to gruczoł, który odgrywa bardzo ważną rolę w naszym organizmie. Jeśli chcesz cieszyć się zdrowiem, to musisz się upewnić, że działa on prawidłowo. Dlatego właśnie w tym filmie chciałbym przedstawić nietypowe i niepokojące objawy chorej tarczycy. Dzięki temu będziesz mógł rozpoznać je u siebie i swoich bliskich. Upewnij się, że obejrzysz ten film do samego końca, bo ostatni objaw zaskakuje każdego. Funkcje tarczycy. Przed omówieniem objawów chorej tarczycy chciałbym w skrócie opisać jej rolę w naszym organizmie. Dzięki temu przekonasz się, jak ważne jest, aby zadbać o jej kondycję. Nasza tarczyca przede wszystkim jest odpowiedzialna za wydzielanie hormonów. Poziom hormonów w naszym organizmie jest niezwykle ważny. Jeśli mamy niedoczynność tarczycy czy też nadczynność, bądź powiększoną tarczycę lub też pojawiły się inne problemy, to cierpi na tym całe nasze ciało. Pojawiają się problemy z koncentracją, uczucie zmęczenia, a nawet problemy z trawieniem czy też pracą serca. Mając to na uwadze, przejdźmy teraz do nietypowych objawów chorej tarczycy. Objaw numer 1. Wysoki cholesterol. Wysoki poziom złego cholesterolu może mieć wiele powodów. Jeśli jednak dbamy o naszą aktywność fizyczną, ćwiczenia i regularne wizyty u lekarza, a mimo to nasz cholesterol nie wraca do normy, to znak, że problemy z tarczycą mogą wywoływać nadczynność tarczycy. Z drugiej strony zaś, za niski poziom cholesterolu może wskazywać na niedoczynność tego organu. Objaw numer 2. Problemy ze stawami i mięśniami. To objaw najczęściej powtarzający się wśród pacjentów z problemami tarczycy, jednakże często z nimi niekojarzone. Osoby z niedoczynnością tarczycy, bez względu na wiek czy też płeć, mogą cierpieć na przewlekłe bóle mięśni i stawów. Tego typu bóle to przypadłość tak częsta, że łatwo możemy otrzymać błędną diagnozę lekarską, taką jak chociażby fibromialgia. Bóle mięśni i stawów związane z tarczycą można na szczęście skutecznie leczyć. Objaw numer 3. Zmiany nastroju. Smutek czy niepokój może mieć wiele przyczyn, ale problemy z tarczycą także mogą się przyczyniać do zmian nastroju. Depresja jest często pierwszą oznaką problemów z tarczycą. Częściej występuje przy niedoczynności tego gruczołu. Podobnie jak stany lękowe. Są częste przy nadczynności tarczycy. Objaw numer 4. Obrzmiała twarz. Chora tarczyca może powodować zatrzymywanie płynów w organizmie. I właśnie dlatego twarz może wyglądać, jakby była opuchnięta. Zwykle najbardziej widoczne jest to na powiekach, wargach i języku. Objaw numer 5. Niewyraźne widzenie. Gdy tarczyca nie działa prawidłowo, możesz mieć problemy ze skupieniem wzroku lub widzieć nieostro, a nawet podwójnie. W tkankach wokół oczu mogą się bowiem gromadzić dodatkowe płyny, co powoduje nieprawidłową pracę mięśni oka, odpowiadających za dobre widzenie. Objaw numer 6. Nadciśnienie tętnicze. Niedoczynność tarczycy może powodować mniejszą elastyczność naczyń krwionośnych, co utrudnia sercu transport krwi do wszystkich części ciała. Tymczasem nadczynność może przyczyniać się do nadciśnienia tętniczego, a także przyspieszonego rytmu serca. Objaw numer 7. Zaparcia i biegunki. Oznaką niedoczynności tarczycy mogą być nie tylko zaparcia, ale również zbyt częsta potrzeba korzystania z ubikacji oraz luźne wypróżnienia. I objaw numer 8. Zmieniony smak. Chora tarczyca może powodować, że jedzenie będzie smakować inaczej, ponieważ w odczuwaniu smaku bierze udział nie tylko język, ale również mózg. Jak wiemy, tarczyca nim zarządza. To nieprawidłowo działający gruczoł tarczycowy może zaburzać ten proces i na poziomie mózgu, i na poziomie języka. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, bądź chcesz podzielić się informacjami na temat problemów z tarczycą, to zapraszam do pozostawienia komentarza pod tym filmem. Dziękuję za obejrzenie i pozdrawiam.